Uczelnie bez akredytacji PAKI uczą przyszłych medyków. Samorząd lekarski domaga się zamknięcia tych wydziałów. O sprawie jako pierwsza napisała Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Problem dotyczy m.in. uruchomionej niedawno filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej oraz Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. Zarzuty to m.in. brak odpowiedniej do kształcenia infrastruktury i kadry. Opinia PAKI nie jest wiążąca, podkreśla Śląski Uniwersytet Medyczny. Jesteśmy w stanie w każdej chwili poddać się kontroli i współpracujemy ze szpitalami w regionie, deklaruje uczelnia. Magda Sincewicz. W lipcu tego roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną opinię dla utworzenia filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej. Chodziło o to, żeby młodzież chcąca studiować nauki medyczne nie musiała wyjeżdżać poza Bielsko czy poza nasz region. I to się udało zrealizować. Ta opinia, która już trochę, o której się dowiedzieliśmy post factum, czyli w momencie, kiedy ta filia zaczęła swoje funkcjonowanie, jest dla nas zaskakująca, no ale mamy nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na to, że ta filia będzie tutaj funkcjonować i że będą z niej młodzi ludzie mogli korzystać. By tak się jednak stało, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Nie tylko w Bielsku, ale też w kilkunastu innych uczelniach na terenie całego kraju. Między innymi w Nowym Sączu, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Mimo negatywnej opinii komisji prowadzone są też zajęcia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Samorząd lekarski chce zamknięcia tych kierunków. Robiliśmy analizy prawne jako Naczelna Rada Lekarska, bo kiedy ja się zacząłem zajmować tym problemem, to nie mogłem uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe. To jest coś, co my będziemy postulować, żeby te opinie były wiążące, żeby się uczelnie głupio nie tłumaczyły. I to jest coś, co mnie martwi, że oni mówią, no tego nie mamy, ale będziemy kiedyś mieć albo i nie. Albo, że to mamy, nie mamy prosektorium, ale mamy w budowie. Tyle tylko, że co z tymi studentami, którzy dzisiaj się uczą? Oni są na straty, czy oni mają siedzieć ze straty i czekać, aż się to coś im zbuduje? Nie bardzo to rozumiem. Władze bielskiej uczelni zapewniają, że studenci po sześcioletnich studiach będą mieli pełne prawo przystąpienia do końcowego egzaminu lekarskiego. Jak twierdzą, po uzyskaniu oceny PK złożyli pełne wyjaśnienia uzupełniające, które zostały przyjęte. Komisja opierała się o dokumenty, które zgodnie z ustawą musiały być złożone do końca marca. Rzeczywiście przy tworzeniu nowych kierunków stworzą się pewne luki, nazwijmy to może nie tyle luki w dokumentach, ale to są umowy ze szpitalami, to jest umowa najmu jakichś pomieszczeń, więc nie widać jeszcze tego końcowego efektu, co będzie stworzone, czy jak będzie wyglądało prosektorium, jak będą wyglądały sale ćwiczeniowe. W tej chwili my zapewniamy pełen profil kształcenia, jeżeli chodzi o przedmioty teoretyczne plus przedmioty kliniczne w ramach podpisanych umów z czterema szpitalami na terenie Bielska-Białej. Dalsze postępowanie będzie polegało na tym, że za rok odbędzie się normalna wizyta akredytacyjna. Wtedy zostanie wydana opinia. Teraz obowiązuje zgoda, którą wydał minister edukacji i nauki. Gdyby im zależało, to złożyliby ponowny wniosek. Takie ponowne wnioski na przykład po 3 latach, prawda, składał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za drugim razem dostali pozytywną opinię. I wiele było, są takie uczelnie, które może niewiele, ale jest kilka, które dostały, powtórnie składając wniosek, dostały pozytywną opinię. SUM nie złożył powtórnego wniosku. Naczelna Rada Lekarska przyznaje, że samorząd odbiera dużo skarg od studentów, którzy czują się okrzukani przez uczelnie. Izba podjęła już kilka konkretnych działań. W przypadku uczelni z Kalisza sprawa trafiła do prokuratury. W Łódzkiej odbędzie się kontrola poselska. Problemy studentów można rozwiązać jednak wyłącznie na najwyższym szczeblu. Bardzo dużo zależeć będzie od nowego ministra edukacji i nauki.